No dobrze. Jestem cała poddenerwowana. Trzymam kciuki za pozytywny. O rany, napięta atmosfera. Następna Mindy. Dzień dobry. Twój test. Jaki malutki. Tanie testy. To pomoże? Dziękuję. Najwyraźniej jestem w ciąży. Jestem taka szczęśliwa. Scarlett. Gotowa poznać wynik? Dwie linie oznaczają pozytywny. A zatem jesteś w ciąży. O, to wspaniale. Czemu to tak długo trwa? Jennifer. Wreszcie moja kolej. Spójrz. Na co właściwie patrzę? Jak to, samolot? Jestem w ciąży? A to niespodzianka. Puste. Co za pech. Och, biedactwo. Sprawdzę, czy mam jakieś drobne. Kup sobie obiad. $100? Choć tyle mogę zrobić. Wielkie dzięki. Wow, co za obtasy. Dobroczynność poprawia mi nastrój. Wow! To wszystko dla mnie? Zobacz! To paniusia cię przelicytowała. Myślisz, że jej pieniądze są lepsze? Pokażę ci, że jestem bardziej szczodra. Czy jaśnie? O, chcesz mi zaimponować jakimś bilonem? Weź moje futro. Prawdziwe futro! Okej. Okay. Podziwiaj moją hojność. Ja... Wow! O, tandetne złoto. Czas podnieść stawkę. 3 nowe iPhony plus laptopik. Nic już nie rozumiem. Głupie gadżety? Nie mogą się równać z najnowszą furą. To dopiero gest. Dajesz mi samochód? Och! Chwileczkę. O! O! A! A! Dawaj ten długopis i odwróć się. Jednym podpisem przekażę ci swój dom. Moja wspaniałomyślność nie zna granic. Wow! O! Ale idiotka. Nie słuchaj jej, podpisuj. Pff, wystarczy tego dobrego. Na razie. Daj, daj! Zmieniłam zdanie? Trochę się zagalopowałam. A skoro nikt nie patrzy... Hej, ten kto daje i zabiera? Zabiorę też sztabkę. Ale to nie twoje! Ech, w porządku. Bogaci ludzie są wredni. Wow, wykwintna restauracja. Oboje sobie podjemy. Ach, kelner, poproszę menu. Dziękuję. Na co mam dzisiaj ochotę? Może... sałatkę grecką? Natychmiast. Kolejny gość? Nie skąpcie na pomidorach. Ech, hej, gdzie obsługa? O, dzień dobry pani. Karta dań? Jak to? Co to ma znaczyć? Jejku, mogę sobie pozwolić jedynie na burgera. Poproszę burgera. Oczywiście, już podaję. Smacznego. Ha, wygląda smakowicie. A dla pani sałatka? O! Chyba jednak zrezygnuję. Proszę to odnieść. Coś nie tak? Po prostu nie mam ochoty na sałatkę. Za to ten burger. Poproszę to, co zamówiła ona. Zwykłego burgera? Jasne. Przepraszam. To za kłopot. Serio? Oto pani burger. Zapowiada się dużo lepiej. A dla pani sałatka? Więcej zielonego do mojej sałaty. Nic tu nie ma ciekawego. Hej, co to za gość? Ale ma brzuchal? Nic dziwnego, jak się je tyle słodkości. O, wow! 3 torty, jeden pyszniejszy od drugiego. Do wyboru, do koloru. Od razu zgłodniałam. Pachnie truskawkami. A jednak nie.
To mnie jakoś nie kusi. A może szaszłyk ze wszystkim? Słono, kwaśno, słodki. Czyta mi w myślach. To jak wszystkie moje ciążowe zachcianki na jednym patyku? Wystarczy zadzwonić pod ten numer. Kurczę, chyba się nie powstrzymam. Nie zaszkodzi zadzwonić. Dzień dobry. Słucham. Poproszę oba mega szaszłyki. Cena nie gra roli, ale muszę je dostać natychmiast. Nie ma sprawy. Gotowa na niezapomnianą przygodę gastronomiczną? Tak jest. Szybciutko proszę. A, tutaj jesteś. Smacznego. Pychota. Zapłata jest tam. W tym pudełku? To wszystko? Jestem bogaty! Kluczyki do samochodów? Nie mogę w to uwierzyć! Niesamowita szczodrość! Wiem. To najlepszy dzień w moim życiu! Dla mnie też. Wuhu! Super! Wow! Rozkosz warta grzechu. Nigdy już nie będę musiał pracować! Cała przyjemność po mojej stronie. Polecam się na przyszłość. Za mała. Coraz mniej ubrań na mnie pasuje. W co się jeszcze mogę wcisnąć? Co mam zrobić? Okej, muszę coś wykombinować. Bo nie znoszę tej sukienki. Czy w ogóle wrócę do poprzedniego rozmiaru? Co się stało, Mindy? Nie mam co na siebie włożyć. To jedyna sukienka, w którą się mieszczę. I jest okropna. No to czemu nie wybierzemy się na zakupy? Albo i nie. Dziękuję za troskę. Jesteś wspaniały. Przepraszam. Zaraz. W sumie to mógłbyś pomóc. Świetnie wyglądam w twojej marynarce. Dziękuję, kochanie. Nie do końca to przemyślałem. To moja ulubiona sukienka, ale nie wiem, czy uda mi się ją zapiąć. To przygnębiające. Mindy, pomóż mi. Z tym brzuchem nawet ubrać się trudno. Potrzebuję asysty. Naturalnie. To tylko jeden drobny suwaczek. Przestań. Siadaj. Po prostu się przebiorę. I jeszcze jedna. W nic się już nie mieszczę. No zapinaj się, głupi suwaku. Pozwól sobie pomóc. Przede wszystkim się uspokój. To beznadziejne. Oddychaj powoli. Wdech, wydech. Czemu się na mnie tak patrzysz? Mam pomysł. To akurat twój rozmiar. Dziękuję. Na szczęście to tymczasowe. Masz. Że niby co? Żeby wszyscy myśleli, że to ja. To jak każdy inny dodatek do stroju. Tylko niech ci woda sodowa nie uderzy do głowy. Muszę przyznać, że wyglądam dzisiaj olśniewająco. Jak tam maleństwo? O, dzień dobry. Zapraszam, zapraszam. Pilnie potrzebuję nowych ubrań. Mój brzuch rośnie w zastraszającym tempie. Długie rękawy, może coś błyszczącego. Cześć, zapłaty z góry. Ach, jak mogłam zapomnieć? Ups, tyle wystarczy? Jak najbardziej. Zabieram się za szycie. Mam już kilka ciekawych pomysłów. Nie marnuję czasu. Lubi pani tiul? Tak, to wygląda fantastycznie. Wow! Cudowna sukienka, prawda? Bardzo proszę. Bardzo ładna. Wiedziałam, że przypadnie pani do gustu. Tyle, że troszkę ciasna na brzuchu. Bądź co bądź, jestem w ciąży. Jakoś o tym zapomniałam. Jak to? Chyba jednak zrezygnuję z pani usług. Chwileczkę, powinnam coś tu mieć. Może ten różowy materiał? Zaraz coś z niego wykreuję. Kilka ruchów nożyczek? I wyjdzie ubiór ciążowy. Czy nie jest perfekcyjne? Za takie dzieło dorzucę nawet sztabkę złota.
Och, serdecznie dziękuję za taki gest. Mam ochotę na coś słonego. No, dalej. Czego bobasek sobie dziś życzy? Kopnij na tak. Chcę te. Świetny wybór. Zajmę się resztą. Muszę zmienić zawód. Już lecę. Zapłać. Oczywiście. Odmowa. Ale to złota karta. No i? Zapłacić trzeba. Przesuń się. Wszystko muszę robić sama. Czemu nie działa? Nie mam na to czasu. Wow. A ty niby dokąd? Radź sobie. Czekam w aucie. Hej, babasku. Głodny? Och, co powiesz na to? 30 dolarów? One są ze złota, czy co? Nie stać mnie. Zobaczmy, ile mam. Nie za dużo. Chyba tym razem nici z chipsów. Ale na coś musi mi wystarczyć. Nie, nie. O, woda! Pycha! Chodźmy do kasy. Poproszę tę wodę. Chwila, mam coś dla ciebie. Proszę. Serio? Dla mnie? Jesteś naszym szczęśliwym klientem. Uuu! O, jak słodko. Pobudka. Ale ja nie chcę jeszcze wstawać. Pora iść do szkoły. Nie. Że co, proszę? Pobudka, pobudka. Daj mi spać. Pobudka! Ale ty jesteś, wiesz? Och, dość. Halo? Tak, bezzwłocznie. Rozumiem, już się robi. Robota czeka. Ale nudy. A więc jak widzicie, mogę panu w czymś pomóc? Pani idzie ze mną. Ja zapłacę te mandaty, przysięgam. Wow, co to było? Gdzie ja? Gdzie jestem? Co się tu dzieje? Co to za hałasy? Próbuję spać. Trzymaj. Dziękuję za szybką pomoc. To była przyjemność. Solidna firma. A cały atom składa się z protonów i neutronów. Ale jestem głodna. Tego mi było trzeba. Soczysta papryczka z Nutellą. Pycha. Ktoś tu obsługuje? Pani woda. Dobry. Potrzebuję pani pomocy. Chcę oświadczyć się swojej dziewczynie. Pomoże mi pani? Nie. A, rozumiem. Jasne. Gdzie ona siedzi? Tam, o. Załatwione. Oto pierścionek. Powodzenia. Ale się denerwuję. Powinienem się uczesać. Mój grzebień. Nie wierzę, że to jem. Ale jest takie dobre. Nie mogę przestać. O nie, pobrudziłam futerko. Muszę to zdjąć. Co ja to... Jak romantycznie. Włożę pierścionek w ciasteczko. Zaraz. Który to był stolik? Uch. Lewy czy prawy? Wydaje mi się, że lewy. Pani ciasteczko, ale ja tego nie zamawiałam. Ale z pewnością będzie ci smakować. Hej, kochanie, sorki za spóźnienie. Spoko, patrz, dostałam za darmo. Fajnie, wygląda smacznie. Auć, jest tu coś twardego. O, nie wierzę! A to ci. Ech, niespodzianka. Dobra, mogę iść. To niesprawiedliwe. Cześć, kochanie. Lepiej, żebyś też tu miał pierścionek. Same badyle? Hej, pierścionek. Wszystko według planu. Gdzie on jest? Och, pierścionek. Nie wiem, o czym mówisz. Serio? Mama ostrzegała mnie przed takimi jak ty. Ależ skarbie. Chwila, to mój pierścionek. Jest przepiękny. Nie uwierzysz, ale... La, 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 la. Sprzątanko, sprzątanko. I będzie po bałaganie.
Zaraz, co z tą muzyką? Coś tu nie gra. Świetnie, jeszcze tego mi brakowało. Chwila, to czego ja cały czas słuchałam? Teraz sprzątanie to już w ogóle będzie nudne. Czemu to zawsze musi mi się przytrafić? Przykro mi maleństwo. O, ciekawe co jest w tym pudełku. Może znajdę tam jakieś stare słuchawki. Ha, są to tylko zabawki i jakieś starocie. Uch, trzeba będzie to wyprać. Aha, oto czego szukałam. Wreszcie los się do mnie uśmiechnął. O, tak, od razu lepiej. Chociaż same słuchawki nie wyglądają najlepiej. Trzeba je nieco odświeżyć i mam na to genialny pomysł. Użyję tych maskotek. Biorę się do pracy. Położę misia twarzą do dołu i zrobię niewielką dziurę w szwie. Teraz wyjmę watę. I kolejna dziura na plecach. Wywrócę szef na drugą stronę, nałożę na niego klej, nie za wiele. Byle nie przesadzić. I podobnie po drugiej stronie. Idealnie! Teraz mogę dokleić misia do moich słuchawek. Nałożę po jednym z każdej strony. Jej, jak słodko! Nie mogę się doczekać, by je wypróbować. Miałam z tym świetny pomysł. La 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 la! Oje! O, cześć, Jen! O rany, jakie czadowe słuchawki. Też takie chcę. Zapłacę każdą cenę. Ty mówisz poważnie? Przykro mi, przywiązałam się do nich. Niektórych rzeczy nie da się kupić. Tego się nie spodziewałam. Nie martw się, maleństwo. Mamusia kupi ci złote słuchawki. No, jak w lustrze. Hej, mamo! Hej! Pomożesz mi ogarnąć włosy? Bez obaw, kochana. Już ja mam na to sposób. Super, dzięki. To się nada na grzebień. Może ułożymy dziś jakoś inaczej? Co powiesz na kiteczki? O, super pomysł. Nie ruszaj się, bo jeszcze zostaniesz bez włosów. A? Jak to? To jest najlepszy sposób. I jak ci się podoba? Wow! Jest ekstra! Dzięki, mamuś! Dla ciebie wszystko, skarbeniku. Miłego dnia! Może powinnam otworzyć swój własny salon. No i ja na to. Tatusiu, kup ten jacht. Jakie piękne buty. I ten kolor. Spójrz! Tak, faktycznie śliczne. Są niesamowite! Muszę takie mieć! Proszę pani? Już myślałam, że się nie doczekam. Wow, są cudowne! I do tego bardzo stylowe. No, też bym chciała mieć ładne buty. Te noszę już od 2 lat. Szkoda, że nie stać mnie na szpilki. Patrz, jakie etui! Czy to kryształy? To mi się należy. I gotowe. Niewiarygodne. Widziałaś kiedyś coś równie cudownego? To mój ulubiony kolor. Każdy może sobie pomarzyć. Pomarzyć? Dla mnie to rzeczywistość. Ta-dam! Jedwabiste. Jestem wykończona. Wow. Pa! Ach, spójrz na ten wspaniały plecak. Jaki śliczny. A mi na pewno przydałby się nowy. Mam coś przy sobie? Jest tam kto? To żałosne. Jestem spłukana. Jak tam, maleństwo? Ciężki dzień za nami. Pora iść spać. Och, ale to niewygodne. Nie, tak też nie. Muszę się jakoś wyspać. Pomyślmy. Och, już wiem. Coś tu się na pewno znajdzie. Nie, to nie. Same śmieci. Zaraz, ta opona. Jedziemy do domu. Nareszcie. Mogę się położyć na brzuchu. Idealnie. Dobranoc, maleństwo. Głupia poducha? Nadal niewygodnie. Oho, do roboty. Proszę spróbować tej. Wygląda jak mój pies. Głuptas ze mnie, proszę mi wybaczyć. Mamusia nie chciała się zdenerwować. No już. A może ta, jest złota i wysadzana drogimi kamieniami. Już lepiej? Wygląda ekskluzywnie. Niech będzie. Wspaniale. Ach, i do spanka.
Coś mnie uwiera. To niemożliwe. To te kamienie. Są zbyt ostre. Czemu nie odchodzą? Uch, chcę się tylko porządnie wyspać. Młotek, nie pozostawiasz mi innego wyboru? To też nie działa. Muszę je zniszczyć. Co to było? Właśnie po to mam służącą. Co jesteś taka koścista? Ułóż się jakoś. Przepraszam. Może w ten sposób. Nie ruszaj się. Dobra, lecę do szkoły. Książki są, plecak jest. Jak to? Ach. No tak. O, cześć, mamo. Może ta reklamówka się nada. Powinna być okej. Mamo, mogę to pożyczyć? To? Uch, jasne. Dzięki. Na co jej ona? Wcale nie potrzebuję plecaka. Mam nadzieję, że utrzyma te wszystkie książki. Pa, mamo, lecę. Coś jest nie tak. A, sznurowadła. Lepiej zawiążę, bo jeszcze się potknę. Hej, czy to świeże śmieci? Ale mi się trafiło. No, teraz mogę iść. Gdzie moja torba? Przed chwilą to była. Chyba. No nie! Hej, wracaj tu! Dziś są moje urodziny. Wszystkiego najlepszego, kochanie. Dzięki, tato. Już nie mogę się doczekać. Mam nadzieję, że ci się spodoba. Wow, serio? Cały lizak dla mnie? Mój ulubiony smak. Dziękuję, tato. Wspaniały prezent. Trochę się naszukałem. Niełatwo było go dostać. Skąd wiedziałeś, że to mój ulubiony? Sunny! Nie! Uważaj! Nie! Pomocy, tato! Mam! Zaraz. Chyba mam pewien pomysł, ale będą mi potrzebne te balony do roboty. Wystarczy przywiązać je do patyczka od lizaka. To powinno zadziałać. Jestem genialny. Zobacz, córciu. Wow, ale super. Dzięki, tato. Nie ma za co. Teraz mi już nigdzie nie spadnie. On lata. Chodźmy na spacer, tato. To najlepsze urodziny, jakie miałam. Zobacz! Co robisz? Przecież wróci, nie? Żegnaj, lizaku! Pa! Szerokiej drogi! Muszę zrobić coś z cerą. Jakaś maseczka pielęgnacyjna by się przydała. Warto spróbować. Och, a co tutaj mamy? To powinno odświeżyć moją cerę. O, jak przyjemnie! Jeszcze troszeczkę. No i proszę. Mam tu też ogórka z wczorajszej sałatki. Teraz wystarczy poczekać. Chyba już. Czuję, jak moja skóra promienieje. Paznokciom też przydałoby się trochę uwagi. Może jakiś kolor? O, super. Mamie nie będzie już to potrzebne. I na co komu lakier? No to jedziemy! O, śliczny ten kolor! Od razu czuję się lepiej! Pięknie! Poszło mi naprawdę nieźle! Oj, chyba dawno nie widziały maszynki do golenia. No to do roboty! Jakoś to wytrzymam. Auć! Au! O, trochę mi zeszło. Następnym razem woskuję. Ale się wyspałam. O, dziś dzień pielęgnacji. Halo? Tak, proszę przygotować dla mnie spa. Zasłużyłam na nieco relaksu. Proszę wybrać. Ten. Doskonały wybór. Proszę się odprężyć. My się wszystkim zajmiemy. Ach, to ja rozumiem. Ach, gdyby tak raz móc być na tym fotelu. Nałożę teraz maskę pod oczy. Wyglądam świetnie. Te paznokcie pasują idealnie. O, auć! Ostrożnie! Niechcący!
To jakiś żart? Mam sobie iść? To był wypadek. I tak nie znoszę tej roboty. Ciebie też mam na oku. Oczywiście, proszę pani. Nałożę teraz plaster wosku. Może troszkę zaboleć. Gotowa? Nie! I już! Serio? Moje nogi są takie gładkie! A ja nie straciłam pracy! Zasłużyłaś? Wow, jaka pani hojna! Do zobaczenia za miesiąc! Życie jest takie ciężkie! Ale to był miły sen. Dzięki za ciepło, moje łóżeczko. Poranna rozgrzewka. Głęboki wdech. 25 i 30. To lepsze od kawy. Fryzura prezentuje się nieźle. Zadbajmy jeszcze o ładny uśmiech. Moje włosy są wszędzie. Mam jakąś inną? Świetnie. Hej! No dalej, jest tam coś jeszcze? Patrzcie, mam! Dobre. Znajdzie się coś na śniadanie? Ale mi się chciało pić. Jeszcze trochę. Tak, chyba nie powinna wyglądać woda. Ale co zrobić? Jest już rano. Witaj, świecie. A, moja szyja. Nie najlepszy początek. Musiało być zimno w nocy. Pod iloma kocami ja spałam? Serio? Wreszcie! To trwało całe wieki! Mięciutko! Pora się ogarnąć! Przydałaby się wizyta u fryzjera. Załatwię to. Dobry dzień na odrobinę złota. A może... Nie. Co by tu wybrać? Idealnie. Moja magiczna szczoteczka! Popatrzcie tylko! Moje perełki zasługują na najlepsze! Błyskotki będą błyszczeć! Więcej pasty, proszę! Chyba jednak wolę niebieską. Okej, tak lepiej. A na samą górę? Dajmy trochę tej cynamonowej. Dla mnie bomba! Ekspres do kawy wzywa. Napełnijmy ją. Lepsze od tej z kawiarni i bez kolejek. Dzień doberek. Fajnie byłoby korzystać z usług osobistego kucharza i krawca, prawda? Co jeszcze chciałybyście mieć podczas ciąży? Napiszcie w komentarzach i nie zapomnijcie przesłać tego filmiku znajomym.